Hej, hej, ja właśnie wychodzę z pracki. Mam 2 godziny, bo czekam na lekarza i muszę coś ze sobą zrobić, więc stwierdziłam, że nagram wam film, w którym to idziemy razem do Lumpeksu. Jeszcze nigdy nie byłam w Lumpeksie w Warszawie. Albo raz, jakoś tak. Zobaczymy. Jery Ochytka, ktoś widział, że nagrywam? I czujecie to, że rzucił ze mnie, w sensie, z góry papierosa we mnie? Co za... nie lubimy tak. Nasze studio jest na Politechnice, więc tutaj widzę z tego co najbliżej, że najpierw mamy tutaj jakiś winter shop, nie wiem, zobaczymy. Teraz wam powiem, na jakiej ulicy dokładnie chodzimy, zobaczymy jakie będą ceny. Na Koszykowej, tak, na Koszykowej jesteśmy. Tak, prezentuje się pierwszy lumpeks, do którego idziemy, pracownia vintage. Tutaj jest obok manekin, więc chyba widzicie gdzie to jest. Tutaj, idziemy, zobaczymy. Tup i idziemy tu. Wszystko po 8 zł. No zobaczymy, czy wszystko po 8 zł. Przekonajmy się. Okej, trafiłam na jakiś bardzo fajny dzień, gdzie wszystko było po 8 zł. I słuchajcie, znalazłam 3 naprawdę fajne i super jakościowo rzeczy. W sensie mówię o tym, że stan wygląda naprawdę bardzo dobrze, więc no, wrócimy do domu i wam pokażę. A teraz idziemy do ostatniego lumpeksu. Teraz ma na Marszałkowskiej. Ten lumpeks był tam, a teraz idziemy gdzieś tam. Tam jakoś ma być. Dobra, tania odzież. Zmierzamy do ciebie. Zobaczymy, co dzisiaj będzie i jaka cena. No, jedyna słuszna ulica. Patrzcie, co znalazłam w Warszawie. Muszę kupić wiocko. Kochanie, będziesz zgadywał ceny moich lumpów, łowów z lumpeksu. Dobra. Naprawdę. Uważam, że tym razem mi się udało do tego stopnia, że jestem bardzo zadowolona. Bo tak, tak, co musisz wiedzieć? Był to lumpeks, który był wyceniany. Produkt miał swoją cenę, nie tak, że na wagę były. Tak, każdy był wyceniany. Ale mi się trafiło na jakiś fajny dzień trafić. W ogóle możesz sobie zobaczyć te ciuchy w jakiej jakości, w jakim stanie. No i dobra, i zgaduj. Zaczniemy od spodni. Nie będę patrzył. To nie są spodnie, to jest spódniczka. Mają, mają. To nie patrzę. To jest spódniczka, kochania. W ogóle nie mierzyłam jeszcze tych rzeczy, więc mam nadzieję, że będą pasować. Czekaj, jak nie, to nie patrząc na cenę, dalej nie patrząc na cenę. Pull and Beer. Tego szukałam. W Pull&Bearze ile może kosztować coś takiego? Około 100. Ile w lumpie kosztują rzeczy z sieciówek? Zazwyczaj coś około 2 dyszek. Więc jeśli cieszysz się, że trafiłaś okazję, to to jest między... To jest między 15 a 30 zł. Mniej. Mniej, czyli nie trafiłem. No okay. Nie, ale okej, okay, fajnie. Nie. Ale dobra, to już wiem mniej więcej w jakim kierunku muszę iść. Tak, teraz następna, kurtka. Tak. Kurteczka. Kurta, a tu widzę jakieś... Nie patrzę na cenę. Envy. Nie znam marki. Metka wygląda dosyć typowo. Ale fajnie, fajnie. Jest to katana wiatrowa. Powietrze czyste. Jest ładne. Mega czyste. Nie, nie. Jeżeli już doprowadzisz do tego, że ubrudzisz kurtkę wiatrową, no to ją realnie niszczysz. Ale ciężko jest to ubrudzić, więc zadbana ogólnie powinna być w takim stanie. Powiem ci szczerze, że przez to jak tu wygląda cena, a tu nie znam marki, to powtórzę swój typ, ale tym razem powiem między 10 a 20, konkretnie celując w 15. Mniej. No. Wow. No nie? Dobra. I właśnie o to chodzi. I patrz jaka śliczna. I w ogóle jakaś delikatna, jaka cudowna. No i śliczna. Ona chyba z Berszki jest. To jest Berszka, made no. In Turkey. Berszka. Śliczna ale jest, nie? Absurd, jak muszę sobie sam zasłaniać tą cenę i tak szybko nie patrzeć. Czujesz, jak to jest mięciusie fajne, miękkie. Cudowne, nie? 5 zł. Nie, więcej. Okej. Okay. Już stwierdziłem, że zaryzykuję i trafię. No dobra, to ile to kosztowało? Każda rzecz była po 8 zł.
tego dnia, a normalnie widzisz wycenione 26. Tutaj. Ej, fajnie! No. Mega fajnie. Tam na górze masz, w sensie przy kołnierzu. Ej, okej, czyli nawet jakbym 60 zł. Czyli nawet jakbym znał te ceny, to nic by mi to nie dało w sumie. No nie, ale fajnie, chciałam ci pokazać jaką fajną. Ej, chcę więcej takich odcinków, dobrze się bawiłem. Dobra, no to będziemy. Dzień dobry, ja za każdym razem będę zaczynać vlogi w takim stanie, chociaż... Dobrze, tak wyglądam świeżo po wstaniu. Słuchajcie, dzisiaj wielki dzień. Dzisiaj idziemy razem na plan waksów, razem z Piotkiem. Opowiem wam wszystko później, teraz po prostu muszę wstać, ogarnąć się, bo dopiero jest za wcześnie, żeby myśleć, żeby coś ogarnąć. Idziemy się później, idę się przyszykowywać. Jak za wcześnie? Za wcześnie, jest ale... godzina, która... No za wcześnie... Jest godzina 8, ty żeś nastawiła sobie budzik na 7. Ale... I on mi nagle znikąd zadzwonił, jak sobie montowałem film. Tak, ale ja dopiero wstałam. Dopiero teraz się przebudziłam. No dobra, ale tak samo wyglądasz o 12, jak się budzi. Dobra, dzisiaj jest około 17 stopni. Tak, pokazuję wam pilotem, bo właśnie wyciszyłam, żebyście widzieli moją troszeczkę... Dobrze. No co? Ja muszę się zdecydować, co ubieram. Nie wiem, co ubieram. Tu macie moją ten... patrzenie na moje... Ubrałam na siebie... tą bluzkę na bezrękawniku, więc boję się, że może być mi zimno. Ubrałam ostatecznie bluzkę, która nie ma rękawków, więc musiałabym jeszcze ubrać coś. Nie, w końcu firanka. Tak, firanka. Uwielbiam firanki. Piotrek jest największym hejterem firanek, ja za to uwielbiam firanki i... Ej, właśnie, napiszcie w komentarzu, czy uważacie, że firanki mają sens, czy nie, bo ja na przykład wolę rolety. Mają. Czy nie wiem, firanki zasłony. Są śliczne. Ale firanka ani ci nie zasłania słońca, ani nic, ani robaków. Jest, to jest jeszcze dziurawe, to jest bez sensu w ogóle. Ładne, to zbiera kurz. Pełni funkcję, kochanie, ozdoby. W każdym razie mam dylemat, czy wziąć to, czy to jako narzutkę, bo to jest taki sweterek z chmurkami. Bardzo, bardzo go lubię, jest przesłodki. Tyle, że mam jeszcze niebieskie spodnie. I nie wiem, czy to nie będzie się gryźć. Nie, chyba nie, nie. Nie, właśnie super wygląda. Fajnie wygląda. Myślę, że tak pójdę, bo mam jeszcze tam taką kurtkę, którą kupiłam w lumpie. Muszę wam w ogóle zmontować i dograć ten film, jak byłam w lumpie, bo fajne rzeczy mi się udało. A co ty tu robisz? Kluciki ci zaatakowały? Zosia, mamy kluciki. Tak, Zosia, mamy kluciki. Oj, spokojnie, spokojnie. Spokojnie, maleńsi. Mamy jeszcze do rozpakowania twoją paczuszkę. Twoją paczuszkę. A w środku mamy krówki. Bardzo dziękujemy sklep Psie Kocie Smaki, które regularnie dowozi nam jedzonko. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dracula jest największym fanem tych puszek i już wie, co się święci, więc tak, tutaj mamy kurczaczka. Kurczaczka. Co mamy jeszcze? Rybki jakieś. Z kodem Dracula 10 macie minus 10% zniżki. Polecasz? Polecasz karmę? Powiedz, że najlepsza! A gdyby kogoś interesowało, jak przytrzymuję moje wszystkie kosmetyki, to patrzcie teraz to. Mam sobie takie dwa stojaczki. Jeden jest tutaj taki bambusowy i jego kupiliśmy chyba w Primarku, tak mi się wydaje. A drugie, czyli pudełko po butach Piotrka. W sumie sprawuje mi się idealnie, bo to jest takie, wiecie, solidne pudło. Tutaj jeszcze na magnes. Fajna sprawa. Tutaj mam pomadki. Tutaj mam chyba kolczyki jakieś, tak. Tu mamy jakieś te, a tutaj, to jest mój ulubiony ten, bo tutaj mamy wszystkie brokaty i jakieś tam rzęsy, więc tak, dużo brokatu to coś dla mnie, ale zobaczymy, jak się dzisiaj pomaluję. Myślę, że kreska. Malowałam się, mój makijaż wygląda dzisiaj w ten sposób, myślę, że jest git. Mam jeszcze rozkminę, czy brać tą kolorową bandanę, czy ubrać błękitną, chociaż ostatnio cały czas chodziłam w błękitnej, więc nie wiem, czy nie zostawić tej kolorowej, ale tak. Tutaj jest mój outfit, jeszcze założę sweterek, ale tak to idę zrobić sobie jakieś jadanko, w sumie nie wiem, może płatki z mlekiem albo coś takiego, nie wiem, zobaczę, zaraz sobie coś zjem i nie tylko ruszamy. Jedziemy! Patrzcie, jak ślicznie jesteśmy ubrani, jak pięknie razem wyglądamy, jak czarne buty założę. No patrz, no śliczny jest, patrzcie, z Lego, przeuroczy. Zapraszamy na nasz kanał, link w opisie. Coś do piczka trzeba wziąć. Nie wiem, ja lubię tą Mirindę, chcę ją, ona jest pyszna, wiem, nie pijcie takich napoi. Dobra, przekonała mnie do siebie ta bułka mleczna, bierze, biorę. Dobra, wodę bierz i idziemy do kasy.
tup, 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 tup. Strasznie dziwne, przyjechaliśmy, już sobie siedzimy. Totalnie pusto, nie? Jest totalnie pusto, nikogo nie ma, więc sobie rozłożyliśmy tutaj o, takie oto krzesełeczka i sobie wygrzewamy na słonku. Piękna pogoda, to ja mogę tak sobie leżeć i pachnieć. Nie, nie wiem, gdzie są wszyscy. Mam nadzieję, że dobra. Nie no, na pewno dobra, bo są torby. Upewniałeś się. No upewniłeś. Tak, bo są torby od kamery przecież. No tak, no ale nikogo nie ma. No zobaczymy, zobaczymy. Może coś się zmieni. Czekamy już 5 minut. Nadal nic. Czekamy dalej. Czekamy i smażymy się dalej. Delikatesa w całym odebrali. Dobra, czyli są, żyją.